18 marca, już po raz 11, spotkały się w widowiskowej sali w Olsztyńskiego Domu Kultury zespoły i soliści szkół podstawowych na przeglądzie szkolnym pod tytułem Rozśpiewajmy się. Typu imprezami, aby było sprawiedliwie, poproszę do siebie przedstawicieli każdej ze szkół o wylosowanie kolejności występów. Swój udział zgłosiły szkoły nr 1 i 4 z Wolsztyna oraz Szkoła Podstawowa z Obry, Kębłowa i Starego Widzimia. Na spotkanie jednak nie zgłosiła się Szkoła Podstawowa z Kębłowa. Zespoły i soliści występowali w trzech kategoriach wiekowych. Zmagania artystyczne oceniała komisja w składzie. Pani Joanna Sławińska, Grażyna Masłowska oraz pan Leszek Tomiak. Komisja wyróżniła Jarosława Małego z klasy drugiej Szkoły Podstawowej nr 4, duet ze Szkoły Podstawowej z Obry, zespół z klasy drugiej A Szkoły Podstawowej nr 1, zespół z klasy drugiej Szkoły Podstawowej nr 4, zespół z klasy trzeciej B Szkoły Podstawowej nr 1, zespół z klasy czwartej A Szkoły Podstawowej nr 1, zespół z klasy 6 B Szkoły Podstawowej nr 1, tercet ze Szkoły Podstawowej z Obry oraz kwartet ze Szkoły Podstawowej również z Obry. Szczeka, łapiemy, więc Janiczka nie wraca do koszyczka, bo jak spał taką rzeczną minę miał. Cheers.
Bardzo dziękujemy nauczycielom i wychowawcom za ogromny wkład pracy, jaki włożyli w przygotowanie solistów i zespołów oraz jurorom, którzy wielokrotnie poświęcają swój wolny czas na rzecz pracy w komisjach konkursowych.